Jest poniedziałek, 6 marca 2023 roku. Jest porannik 24, Robert Rewiński, redaktor naczelny Patriot24.net i telewizja Patriot24.net. Witam Was. Jakaś zdumiewająca panika dzisiaj w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Zjechali się samorządowcy, by narzekać na to, że ich służba jest publiczna i jest transparentna. Okazuje się, że niektórym nie podoba się to, że urzędy, które są delegowane do tego, by kontrolować pracę samorządowców, te prace wykonują i to pod nadzorem sądu. Sprawa dotyczy oczywiście prezydenta Sopotu, informacji, która się pojawiła, że sąd udzielił zgody na podsłuchiwanie go za pomocą systemu Pegasus. No właśnie, w czym problem? Moja przygoda z samorządem rozpoczęła się w Żarach w województwie lubuskim, między innymi od wizyt kilkukrotnych u wójta gminy Żary, którego gabinet zawsze był otwarty. Można było do niego wejść, porozmawiać w każdej chwili, kiedy tylko było wolne. U niego nie było tak, że ktoś ma jakąś sprawę, więc trzeba zamknąć drzwi. Nie, drzwi zawsze były otwarte. Słychać było to, o czym rozmawia wójt, słyszała to sekretarka, słyszeli wszyscy ci, którzy byli akurat w sekretariacie. Dlaczego? Ponieważ wójt gminy Żary nie miał nic do ukrycia, jeśli chodzi o swoją pracę samorządową. Jeśli trzeba było, wzywał specjalistów, czy to z geodezji, czy to z architektury, czy to z ochrony środowiska. Oni zasiadali razem z nim do stołu i rozmowa toczyła się dalej, aż do wypracowania rozwiązania korzystnego dla obywatela. Ja nie narzekam, wiele spraw w tym urzędzie załatwiłem i zdumiony na początku otwartością wójta, dziś uważam, że ten wójt nazywał się Dżyzga albo Dżyga, przepraszam, jeżeli mylę nazwisko, ale był to dla mnie naprawdę wzór pracy uczciwego samorządowca, który przez kilka kadencji te funkcje pełnił. Natomiast nie rozumiem, dlaczego prezydent Sopotu dziwi się, że ktoś chce kontrolować jego pracę. Ja podam jeden z przykładów. Ja jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który bywa czasem w Sopocie, ja nie mogę zrozumieć, co działo się w lokalu, który w nazwie miał i Zatoka, i Sztuka, a okazuje się, że działy się tam rzeczy straszne. Więc dlaczego prezydent Sopotu nie wiedział, nie reagował? Dlaczego nie zainteresował się tym, co dzieje się w tym rzekomo artystycznym zakątku? Tutaj dziś w Sejmie samorządowcy z innych miast wspierają prezydenta Sopotu. Padają jakieś wstrząsające argumenty o tym, że nie są potrzebne służby, nie jest potrzebne CBA, nie jest potrzebna prokuratura, bo sami obywatele przecież potrafią kontrolować na przykład Sopot. A ja podam przykład gminy Nowe Skalmierzyce i powiatu Ostrów Wielkopolski, gdzie nie tylko radni, nie tylko mieszkańcy, nie tylko media, ale przede wszystkim ci, którzy protestowali, czyli Stowarzyszenie Stop Wiatrakom, nie było w stanie doprosić się poprzez swoich adwokatów jakichkolwiek dokumentów istotnych dla sprawy budowy trzech wiatraków. Starosta powiatu Ostrów Wielkopolski zapewniał, że wszystko jest zgodnie z prawem, ta budowa przebiega zgodnie z przepisami, ale okazało się to kłamstwem, ponieważ to starosta przekroczył swoje uprawnienia i wydał decyzję w imieniu wojewody, rozpoczynając te inwestycje. A starosta to nie wojewoda, tylko starosta. Kolejny przykład to sprawa, która związana jest z Zamościem. Tam okazuje się, że wielokrotnie mieszkańcy próbowali uzyskać dokumenty związane z działalnością czy z problemami sądowymi, czy z problemami prokuratorskimi, jeśli chodzi o kwestię odwołanego, czy odwoływanego właśnie wójta gminy Trzeszczany. Okazało się to
niezwykle trudne, okazało się to skomplikowane. Doszło do sytuacji, gdzie prokuratura okręgowa w Zamościu dwukrotnie poświadczyła nieprawdę, że nie dostała dokumentów z prokuratury rejonowej w Hrubieszowie czy z Urzędu Marszałkowskiego. Okazało się to kłamstwem, a uzyskanie precyzyjnych informacji w tym zakresie nam, dziennikarzom, również zabrało sporo czasu. O ile z prokuratury rejonowej w Hrubieszowie otrzymaliśmy natychmiast i z Urzędu Marszałkowskiego też, tak na przykład z prokuratury okręgowej w Zamościu już nie. Sprawa dotyczyła samorządowca i dlatego, jak mówię, już w tym momencie skazanego prawomocnie na rok więzienia w zawieszeniu na 2 za poświadczenie nieprawdy. Więc pytanie, gdzie byli ci rzekomi mieszkańcy, którzy tak skutecznie kontrolowali samorządowców? A ja powiem Państwu gdzie. Oni byli zastraszeni i nawet żaden z nich nie przyszedł na debatę o praworządności w województwie czy w okręgu zamojskim województwa lubelskiego, bo wszyscy się bali. Tak mi przekazali, boją się, nie chcą się narażać, nie chcą kłopotów, bo wójt wszystkich pozywa do sądów. Tak mieliśmy tutaj w przypadku emerytów, seniorów, którzy dopiero przez Sąd Najwyższy zostali uniewinnieni od oskarżenia prywatnego, które im wójt zafundował. Więc pytam się, czego się boją samorządowcy. I chciałbym tutaj mocno polemizować z Wadimem Tyszkiewiczem, którego bardzo cenię jako przedsiębiorcę. Poznałem go, mieszkając w Zielonej Górze, prowadził firmę komputerową. Później znakomicie wyciągnął miasto Nową Sól z biedy. To dziś miasto bardzo nowoczesne. Ale dziś w Sejmie, panie Wadimie, informacje, pana opowieści o czasie wyboru Hitlera w 1933 roku na urząd kanclerza i to, że w tej chwili to się dzieje w Polsce i jeżeli będziemy dalej wybierać PiS, to się wszystko powtórzy. Panie Wadimie, minął 8 lat rządów PiS-u, powinniśmy mieć już drugi rok wojny wywołanej przez PiS światowej. Niestety, czy na szczęście tak się nie dzieje i bardzo proszę, panie Wadimie, niech pan trochę wstrzyma te przenośnie czy jakieś dziwne porównania. Proszę nie straszyć ludzi, tylko proszę pootwierać gabinety. Proszę namówić swoich kolegów samorządowców, by otworzyli kwestie przetargów, by publicznie uzgadniali, co trzeba zrobić, z kim trzeba to robić, by kwestie wyboru wykonawców na gigantyczne inwestycje nie były jakimiś dziwnymi sytuacjami, gdzie nagle nie ma dokumentów albo pojawiają się nagle tuż przed jakieś nowe i tak dalej, i tak dalej. Te elementy życia publicznego, samorządowego coraz częściej są kontrolowane przez tych, którzy tam mieszkają. Są organizacje Watchdog, inne, które są już wyspecjalizowane, jeśli chodzi o kontrolowanie pracy urzędników samorządowych, ale odbijają się o mur RODO, o mur tajemnicy służbowej, nieobecności, braku dokumentacji itd., itd. Faktem jest natomiast to, o czym mówił dziś między innymi komentatorzy dobrych wyników, jeśli chodzi o Skarb Państwa i o to, w jaki sposób funkcjonuje podatek VAT. Przez 8 lat rządów PiS ponad 220 miliardów złotych VAT-u zostało w kasie Skarbu Państwa. Przypomnijmy, że bardzo wiele spraw, które w tej chwili, o których alarmują samorządowcy, dotyczyło między innymi biznesów na poziomie samorządowym, czy na poziomie gminnym, czy na poziomie powiatowym, czy innym, gdzie nagle okazywało się, że VAT wypływa, że są jakieś karuzele VAT-owskie, że są jakieś dziwne historie eksportowo-importowe i wskutek tego, jak to mówił minister Rostowski, pieniędzy nie ma i nie będzie. Nie ma na to zgody. Panowie samorządowcy, sami się zgłosiliście do tej pracy. Chcecie działać na rzecz społeczeństwa, to przestańcie się bać. Jeżeli macie telefony służbowe,
to nawet możecie je używać na spotkaniach z mieszkańcami. Ja uważam, że powinniście sami się zgłosić do odpowiednich służb, by wam założyli podsłuchy. Wtedy się pracuje uczciwiej, prościej i bez jakichś dziwnych pomysłów, które szkodzą społeczeństwu na poziomie lokalnym. Nie ma się czego bać. Odwagi, panie i panowie w samorządach. Robert Rewiński, dziękuję. Jeżeli podoba wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcam do subskrypcji naszego porannika na YouTube. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro.